Elo, elo, ziomeczki, witajcie, z tej strony oczywiście wiecie, Mafia Solec, no i też oczywiście ze mną jest mój sąsiad, który zwie się Mr. Adam 15. No witam serdecznie. No i jak sami też dobrze wiecie, nie muszę wam mówić, to EWS 19 i kolejny odcinek z naszej wspaniałej serii po sąsiedzku, na Osinie. Przyszła wiosna, zima się już skończyła, śnieg nie do końca stopniał. Jest, jak sami widzicie, wczesna wiosna, temperatura no już dosyć stabilna, w nocy nie ma przymrozku, więc powoli można sobie zacząć działać. Tak, nie wiem czemu się wyłączył, ale mniejsza z tym. Generalnie dzisiaj już czas, bo przez całą zimę no nie było sensu, żebyśmy nagrywali, bo myśleliśmy, że 4-5 dni musieliśmy aż przewinąć, bo i tak nie było co robić. Ogarnialiśmy sobie tylko nasze zwierzęta i trzeba było to poprzewijać, więc w tym samym czasie powiem wam tak. Wreszcie zaczynają mi się maciorki prosić. Jedna będzie już się prosić za miesiąc, a dwie za 2 miesiące, więc spoko. Ale też prosiaki wskoczyły mi już na pułap 140 paru kilo, więc myślę, że to już naprawdę jest czas, aby to sprzedać. Więc przyszedł też czas, aby zakupić sobie wreszcie przyczepę do wywozu takich świnek. Mogłem się trochę nią pobawić, ale już też nie było czasu i troszeczkę zrobić ją bardziej w starym stylu, ale to zobaczę, może kiedyś będzie mi się chciało, to ją ogarnę. Kupujemy sobie taką przyczepkę, przy okazji jak sumsiot będzie potrzebował gdzieś tam krowy wywieźć, to też jak najbardziej będę w stanie mu ją pożyczyć. Jo, mi się ona nie podoba, bo to jest używano. Ja sobie ją wezmę i przemaluję, może jakoś coś w tym stylu zrobimy. Okej, okay. Zetorek jak widzicie już stoi na sklepie, a my się udajemy właśnie na pierwszy nasz wywóz. Tutaj będę miał około czterech prosiaków do wywozu, więc to zawsze już jakieś pierwsze pieniążki będą. Co sobie jeszcze zakupiłem? Zakupiłem sobie bardzo fajny, nie wiem jak to nazwać, rębakiem tego nie można, do likwidacji tych, czekajcie, muszę sobie fritaka przestawić, bo jest naprawdę masakra z nim. O, dobra, myślę, że tak będzie teraz ok. Troszkę wyżej będziemy na pewno siedzieć. Kupiłem sobie taki do niszczenia właśnie pni, bo jak sami wiecie, w zimę naprawdę tego się nawycinałem od cholery. Za to drzewo mniej więcej zarobiłem, nie wiem, z 5000, z 1000 wydałem, nawet więcej wydałem, bo piła i tamto, no to tylko, że zapiję 500 odzyskałem. No dobra, no to tysiaka wydałem, 4 jestem na plus, no ale roboty było. Ważne, że też jest, ale jak jest robota, to jest dobrze, bo przynajmniej jest co robić na odcineczkach. My sobie teraz pierwsze co to pojedziemy to sprzedać. Myślę, że też z nawozami już będziemy mogli powoli również ruszać na niektóre pola. Będę musiał sobie w ogóle wejść zobaczyć jak to wygląda. Trawa jeszcze nie rośnie, o jak widzicie tu już mamy z przodu dołączane to do tura. Super sprawa, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj bardzo serdecznie z góry chcieliśmy pozdrowić Daniela Jakubczyka. Bardzo serdecznie dziękujemy za podesłanie modzików. Kolejne mody, które... Tak, za kolejne mody, bo to już nie pierwszy raz się tak zdarzyło. Za kolejne mody, które naprawdę nam tutaj pomagają. Wreszcie to szybkie bieganie mamy na wyłączanie na B i na V, więc naprawdę super sprawa, bo nie będziemy musieli ciągle tego zera klikać i czas nie będzie nam się przestawiał. Oraz za palety, bo mamy te palety właśnie dla świń z jedzonkiem i w ogóle tylko musimy je jeszcze cenowo poogarniać. Dobra, tu już jak widzimy otwieramy i zobaczcie sami. Mamy dwa prosiaki po 140 kg, to już kabany, a nie prosiaki można powiedzieć. Kaban! A tu po 135 kg, więc ta czwórka idzie na sprzedaż, a tu jak widzicie za miesiąc i dwa maciorka będzie nam się prosić. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, zapotrzebowanie na tarta dosyć często. To nam wyskakuje. Wióry 314, to nie jest dosyć duża cena, bo po 390 sprzedawałem bez żadnego zapotrzebowania. Okej, dobra, możemy sobie... Czekajcie, tutaj jeszcze wykręcę bardziej. Zaraz będziemy sobie te pnie niszczyć i również będziemy sobie powiększać trochę nasze nowe pole, że tak powiem, bo się nam to przyda w tym sezonie. Dobra, czy ja jakoś mogę... Aha, mogę zdjąć dach. Czy ja jakoś mogę otworzyć cokolwiek? Przyczepa do przewozu. A, jo, otwiera się, patrzcie. Na N chyba, tak? Na X. Na X? O, kurde. Zarąbisz się to wyłączyć. Co? Włącz, ciągnij? Ej... Coś dziwnego, ale dobra, mniejsza z tym, okej. Możemy ciągnik, no tak, no żeby jechać załadować. Czekaj, teraz żeby maciorek nie strzelał, to by był przypał. 160 kg to są maciory. No teraz musisz pilnować. Ta i ta. To jest po 700? To są dobre pieniądze nawet. A kupowałem je po 100 coś. To tragedii nie ma. No to poczekaj, ja kupowałem po 100 coś, a po 700 sprzedam? No. To jest, no 600, tak? No, to jest po 600 prawie na sztuce. No, trochę tam wiadomo, na żarcie wydałem, to też
To też się liczy, jest roboty. Jeśli chodzi właśnie o pompy wody, tak, będziemy to na pewno używać, ale nie braliśmy tego od samego początku. No bo wiecie, mieliśmy mało zwierząt. Tak, mieliśmy mało zwierząt i w ogóle to też fajnie, żebyśmy takie rzeczy sobie też troszkę poogarniali sami, no bo co od samego początku jak widzimy te pompy wody, przypuśćmy Adaś idzie tylko w gnojowice, no to nie miałby totalnie co do roboty, bo praktycznie postawiłby paletę z ciągnikiem jakimś i ona cały czas by się tam pobierała z tym żarciem, więc to też by na pewno szło. Właśnie, gdzie jest skup zwierząt? No pewnie też jest na PGR-ze, ale w którym miejscu? To mnie mega zastanawia. Z góry też przepraszam, że nie było wczoraj odcinka, ale tak jak tłumaczyłem w swojej serii singla, no niestety się nie udało. Dobra, odwiedź. Powiem szczerze, to nie zaciekawił nas taki, znaczy mnie osobiście zaciekawił taki komentarz, że nie jesteśmy robotami i też musimy mieć swoje życie prywatne i ostatnio sobie wziąłem to trochę do serca. I też u sąsiada tam grubo ładowanie belek było, widziałem raz przyczepę za trzęsło całą. No, widzisz, grubo. Ty, dobrze, że nie jechałem na PGR, choć powiem ci trochę dziwnie. Myślałem, że bardziej na PGR będzie pasowało sprzedawanie zwierząt. A jest na sklepie i nie wiem, czy ja cofnę, bo taką hałdę śniegu nawaliłeś tam, że nie wiem, czy cofnę w to. Co? No, w skór, w trigger. Serio? No. Tam jest akurat ta wielka hałda śniegu. W ogóle fajne jest to, że ten śnieg nie topnieje od razu. Tam, gdzie były takie hałdy, no to ktoś mi powiedział, że do połowy lipca mi dostanie, więc zobaczę, czy mówił prawdę. No, no to by było dopiero. Nie no, na pewno się go pozbędę, sprzedam. Ogólnie teraz sąsiad, fajnie, że nagrywasz, bo wiem, że mnie nie oszukasz, bo chciałem sprzedać belki. A, no, jo, to właśnie tak, jeżeli chcesz sprzedawać belki, to właśnie tak na odcinku na tym, ale ja cię spokojnie jeszcze sam powiedzieć, że nigdy nie oszukałem, także spokojnie. Ja no ufam, ale... To codziennie sąsiadowi muszę pieniądze i tak oddawać, i tak, że luz. Lubisz to. Ej, ogólnie jak to jest ze słomą, bo ja tam nie wypniosę. Tych jest w którym miejscu? Tu jest, prosto. Tak czułem, tak przesuwałem. On jest na gazowni chyba, czy nie? Jest, strych jest tu prosto, jak wjeżdżasz. Chłopaki, wy odbierzecie dzisiaj... Ile dostałeś pieniędzy? 4536. Poproszę. 3600. 4000, gdzie ty sąsiad jesteś? Przelej pieniądze. 4600. Masz 4600. Dzięki. Później kiedy ci nadwyżkę dam, bo inaczej nie mogę. Dobra, sprzedajemy sobie. I dostaniemy prawie 2900. Nie kupuję. Właśnie zastanawiam się, czy kupić, bo nie powiem, jeżeli ona mi się oprosi w najbliższych dniach. Ale właśnie nie wtedy nie będę wiedział, jak to wygląda. Wiecie co? Nie wiem, czy sobie nie poczekam. I nie zostawię. Nie wiem po prostu, czy nie dokupię maciory jednej. O kurde. A, bo tu można wszystkie zwierzęta, dobra. Myślę sobie, co z maciorką. Ej, wiecie co? A jakbym kupił tą? Jest bardzo szybko rosnącą rasą, a wymaga dużego kapitału na początku zakupu. Kapitału? No może kapitalnie. Faktycznie. To jest roczna, a zresztą ta też jest roczna, ale 190 kilo, o Jezus Maria. Jak locha to nie szczecha, to ten, jak kocha to poczeka, także to by było w sam raz. Ale nie wiem, czy chcę, nie wiem, kupić takie dwie? Dobra, wiecie co? Kupię sobie dwie, a co sobie będę żałował? A ja. I jedziemy zawieść. Jedziemy je zawieźć, zobaczymy, bo akurat tamte mi się będą już prosić, a te dwie będę potrzebował sezonu, żeby dopiero coś się zaczęło z nimi dziać. No więc git. Powiem wam, nigdy się tak zwierzętami nie zajmowałem. Ja jakoś zawsze tak, wiecie, a dobra, były prosiłki, to trzeba, to jak widzicie, jak to jest na odzera u nas. Ło, 149, a są to 9, są. Nie o, trzeba wywozić, nie? I to tak kurde w kółko, to tak kurde. Nie, właśnie to mi się podoba taka trochę realność i naprawdę aż chce się tutaj sprawdzać, po ile pieniądze za... te krowy i tak dalej, znaczy jeżeli chodzi o mleko, to no nie mam, ale... Właśnie, mleka kiedyś... jeszcze nie produkuje ci się, nie? Nie, nie. Mówią, że dopiero po całym sezonie. No tak, bo one się rozmnożą. W tym momencie ja nawet nie mam, że następne zwierzę za jakieś... Ja też mogę do tego nie miałem, także to jeszcze się trochę, nie zabawiły, tak? A powiedz mi, ja przyjdę do ciebie za chwilę, wiesz? Jest jedną rzecz bardzo ważną chcę sprawdzić, bo u mnie to nie działa, ale być może u ciebie to zadziała. Zaraz będę. Ty jesteś na gospodarce? Zaraz będę, więc... Kurde, to mi się długowało. Mi ogólnie obornik. Ja idę w ten obornik. Powoli to się robi, tak? Bo tutaj mam dopiero może 3 tony po pół ponad sezonu. No ale myślę, że jeżeli teraz one się oproszą... Już teraz chcesz iść? Zaraz będę, zaraz przyjdę. Tylko... No tak, będziesz szedł, to powiedz, to będę wiedział. Dobra, wpuszczamy nasze dwie maciorki.
jak to wygląda. Wody by trzeba było tylko dolać, ale prawdopodobnie... O Jezus. Czekajcie, ja sobie wykręcę na kierownicy, bo wiem, że na kierownicy to zrobi o wiele, wiele szybciej. Kurde, wreszcie mam wiatę tutaj z tyłu, praktycznie w ogóle jej nie używam. Jestem mega ciekawy, bo jest troszkę teraz dopiero do mnie doszło, że jest za blisko, moim zdaniem. O, i czy uda się cofnąć? Jo, udało. Dobra, teraz sobie właśnie zobaczcie. Mam strasznie ciasno. Ale też jak z jakimiś maszynami, gdzie będę mógł podnosić, je normalnie powinno być ok. Ale dobra, myślę, że ta przyczepa to nie jest jakaś maszyna, gdzie ją używam, kurczę, praktycznie codziennie. Więc ona może tu być. Dobra, idziemy, tłamy się do sąsiada. O, proszę bardzo, sąsiad tutaj ugościł nas w tym. Sąsiad, Hono tu. Tu jestem, powiedz mi... do obornika. Co? Do obornika chciałeś iść, tak? Nie, chciałem iść do ciebie do krów. Powiedz mi, które z krów to są, no, krowy, nie byki? I które możesz, wiesz, zapadniać? Krowy, już ci mówię. Zobacz kolorystycznie, które będą łaciatki, czarno-białe, te. Dobra, tutaj ci stoi, w tym miejscu? No nie, no i trochę gdzie indziej, no ale... Aha, dobra, podejdź do niej z pilotem. Tym, co odmierzenia tego wszystkiego. No i co? I przytrzymaj na niej. Nie, nic nie działa. Nie mogę nic nie działa. Bo pisali ludzie, że się zapładnia tym. Krowy. O kurde, klikłem dwa razy. Co klikłeś dwa razy? No na nie, na czerwono mi wyskoczyły, to jest inseminator tutaj na pełnej. Źle wsadziłeś, człowieku. O, tak, bo od tyłu, tak? Trzy beki wejdą, no wypadałoby. O. Ej, i bekę bym miał, co nie? Nie, na następne zwierzę piszę. No co ty? Bekę zostałeś tatą. Ej, bekę bym miał, jakby teraz klikłem na nie, co nie? No. I cyk, od razu wyskoczyłeś następne zwierzę za jakiś czas. I wybierasz nasienie i w ogóle, nie? No, no, z jednej strony... Patrzymy, ej, idę teraz do byka, co nie? Też był byka. Najpierw pobór, ty, mordo, no właśnie, najpierw pobór powinien być. Ale u byka też na czerwono. Patrzcie w ogóle, jak fajnie to wygląda. Jest to maszyna, która wyszła... Zaraz na samym początku farminga, ale my tego wcześniej w ogóle nie widzieliśmy. Dlatego powiem wam, naprawdę jestem w szoku. I tutaj fajnie, że mogę sobie coś takiego poużywać. Niestety nic się z takich rzeczy tutaj nie działo, no ale no cóż. Nie można mieć wszystkiego. O, to będzie czas na to, mówię. Ja też myślałem i dopiero znaczy, zobacz. Ten... Mi teraz na dniach to wyskoczyło, że następne zwierzę za. To się mówi, no mi nie spieszy się aż tak znakomicie, żebym wiesz, no. Takie jest życie, no trzeba czekać i tyle, no. Dobra, ja tutaj chwilę naprawdę tego wycinania będę miał. Jak sami dobrze widzicie. Ale no mówię, to jest wiosna, tu jeszcze mam czas, tak? Ja jestem, no mam naprawdę nasiane sporo. Jeśli chodzi o przezimowanie, rzepak sobie naprawdę bardzo fajnie poradził. Póki co nie widziałem żadnych tam jakichś miejsc, żeby coś było nie tak. Gorzej jest troszkę z pszenicą. Jest jeden taki dosyć duży, aby plac w miarę. Gdzie ta pszenica właśnie nie przezimowała dosyć dobrze. No nie będę tego raczej przesiewał, bo tak to później będzie ze żniwami dziwniej w ogóle. Dlatego też po prostu sobie to zostawię i trudno, no tak bywa. Są też w życiu realne takie place, wiadomo, są gdzieś większe, gdzie opłaca się i warto wjechać, no to człowiek wjeżdża i gdzieś tam przesiewa, tak? Ale tak to nie ma jakiegoś większego sensu. Dobra, weźmy, spróbujmy tak dosyć teraz porządnie tym rębakiem nacisnąć na to drzewo, może to troszeczkę szybciej będzie nam szło. O! No teraz jak widzicie taki dosyć duży na dwa razy, więc będę sobie chyba to tak robił, że dosyć porządnie po prostu sobie na to będę wjeżdżał. Wycieraczki na pełnej, wiosenny taki ładny deszczyk. O, faktycznie, zobaczcie, na raz udało mi się takiego pniaczka sobie zrobić. Zobaczcie, jak fajnie deszczyk sobie popaduje. Mam nadzieję, że dzisiaj przystanie, bo mam też chęć wjechać z nawozami. Także on nie pada jakiś mocny deszcz i zaczął praktycznie padać przed całym odcinkiem, więc też tam w miarę jakoś mogę wjechać. Nie jest chyba aż tak mokro w polu. Myślałem sobie właśnie o tym modzie, kurczę, na zakopywanie się. I kurde, powiem ci szczerze, że szkoda, że nie wziąłem, bo nie robię siewów. Nie wiem, czy sobie nie tego odcinka, wiesz co, nie zrobiłem sobie przerwy, jak będę miał jechać na nawozy. Jak tam chcesz. No bo nie powiem, ja dzisiaj chciałem brać ten mod na zakopywanie się, bo było kilku zwolenników tego modu, kilka osób było przeciwnych, ale jeżeli to jest taka praca, że wiecie, no nie muszę siać,
a w nawozach wypada, że się gdzieś tam mogę oczywiście zakopać, no to kurczę, dobrze by było to przetestować, zobaczyć jak to faktycznie by było, tylko najgorsze jest to, że nie mamy żadnego modu, ale no to jakoś sobie powinienem w miarę poradzić chyba i wyjechać. No tak, nie pomogę ci, żebyś mi zresztą wyciągnął. Podczas nawozów, no jakieś ogromne sprzęty, to widziałem, żeby tam się wyciągały. Co patrzaj tam? Na pieniądze zaraz. Znowu? No. Ty, ale ty w następnych sezonach idziesz w Słomenię, a chyba nie będziesz się bawił wtedy. Nie. Ile? 4. Dobra, teraz ci 4200 przeleję i będzie idealnie. Tak? Dobra. Tak. Przelej pieniądze, 4200 przecież. Ty, no to prawie 9 koła zarobiłem, więc dobry deal z tego był. No. Tej słomy. No. Nie powiem, że nie. Ty, sąsiad, co ty teraz robisz? Masz coś do roboty takiego większego? Nie chciałbyś z 5 minutek mi pomóc? A co bo to jest taka nudna trochę praca, już jeden rządek cały zrobiłem. No, tych, powycinać tych pniaków. A żebym ja ci powycinał? No, bo to wiesz, ja bym już sobie pług podpiął do tego i... Dobra. I bym sobie już tu przyjechał powoli działać. Ogólnie, no jak widzicie, no nie wyciąłem całego. Nie wyciąłem całego, no bo nie starczyło czasu w zimę. Tyle, ile mogłem, to wyciąłem, ale to też tak fajnie, no bo jakbym miał wyciąć nagle tyle drzew jednego sezonu naraz, no to troszeczkę by to było dziwne. Bo nie dałbym rady i tak naprawdę wyciąłem tych drzew, zobaczcie jak dużo, nie wiem, 40 około, no coś takiego, myślę, że na spokojnie, więc mimo wszystko to i tak wydaje mi się, że to jest i tak bardzo, bardzo dużo. Okej, okay, dobra, tu widzę, że ładnie to idzie i co, przyjdziesz tak to ja ci to zostawię. Dobra, idę. to ja teraz idę, lukam sobie jeszcze moje polowe, przyjął rzepak na zimę, wiadomo, zasiałem, ale mój rzepaczek przyjął się bardzo ładnie. Bez żadnych problemów. Widzę tu sąsiada też się. Popląd też ładnie u mnie. Okej, okay. Tu widzę, że ładnie. Gdzie ty widzisz u siebie? Na górce, tam na górce, na tym polu. A no jojo, wymarzło kawał. A to wiesz co, bardzo malutko wymarzło. Świnia. A wiesz co, dwa place ci wymarły. Dwa place aż? O, to jeden widziałem tylko. Tylko, że jeden jest suchy, a drugi w ogóle nie ma go, co nie? Aha. Ale to takie dwa trapezy takie. Prawda. No tam na samej górce. No czy jest to, czyli jest to takie naprawdę realne. Z racji tego, że fajne, kurczę, tak. Zobaczcie, mamy to, że właśnie nam jest ten ryzyk fizyk, tak? Na wiosnę mamy mniej, ale jest ryzyk fizyk, że... taki kawałek, to ty nawet tego nie zobaczysz, a pomyśl sobie, jakbyś miał wymarło, nie wiem, pół pola. No jo. Całe. No to tak, to jest masakra wtedy, co nie? Więc dobra. Pod tym względem jeszcze nie jest tak źle. Ja już jadę sobie, później go puszczę, on będzie sobie sam orał. Ogierę na realnie chyba pojadę siać nawozy New Hollandem, jak skończymy właśnie wycinać te pniaki. Pojadę New Hollandem z racji takiej, iż gdyż New Holland ma szersze koła w ogóle, to też łatwiej będzie mi się nim gdziekolwiek tam wydostać, bo obstawiam, że ZTS-em to może być naprawdę nieciekawie. Dobra, mam nadzieję, że no tak, to jest pług, więc będę mógł na pewno orać. Okej, okay. Widzę, że idzie naprawdę fajnie to robotaju. No coś tam pola będę miał, tak? To mało nie jest, dużo też jakoś wiadomo nie. Dobra, tego filtraka muszę sobie ustawić, czekajcie. O, teraz za wysoko. O kurde, chyba pniak tu jeszcze był. A nie, jakaś pozostałość. Jo, przy normalnie jakiś taki kawałek drewna został. Tutaj pniak wrzucałem obok siebie. Wrzucałem na przyczepę. Pewnie. Kurde, powiem wam, że naprawdę podoba mi się ten zestaw tego kuna z tym zetorem. Mega kozacko wygląda. Zresztą ten kun jest chyba jeden z najładniejszych pługów z racji tego, że ma taką porządną ramę dużą. Bo ja, tak jak już wcześniej wspominałem, miał być tak romasz, ale kurde, one mi jakoś nie przyciągły tak mega, mega bardzo. Więc tutaj spoko. Oj, kurde, będzie naprawdę fajnie tu już zrobione. W następnym sezonie kolejny kawałek pola i powiem wam, z takiego maleństwa zawsze coś tam już będzie, tak? Ja muszę tutaj zobaczyć, bo bardzo zależy mi na kukurydzy, kurczę. I się tutaj zastanawiam, co zrobić. Nie wiem, sąsiad... albo dobra, na razie jeszcze wam nie będę tego sprzedawał. Muszę się zastanowić, czy wam o tym powiedzieć i wy wtedy dokonacie wyboru, czy też nie. Jeśli chodzi o względy kombajnu, ale to na spokojnie w kolejnych odcinkach sobie pogadamy. No, nawet możemy sobie pogadać wprawdzie przy odcinku ze żniw, bo to akurat sąsiad przyjedzie, to będzie dużo czasu, gdzie będzie można sobie to pogadać, ale sąsiad łapczywie. Ale ja już mam taką maszynkę, więc kurczę, sąsiad jak tam od czasu do czasu jakieś drzewo na pewno będziesz potrzebował, to mi się na pewno... Ja się na pewno będę z tego cieszył i sąsiad też nie będzie musiał kupować sobie, a ja coś tam jeszcze
jakaś stówka wpadnie. Ja właśnie ciekawy mnie, ile jest wypożyczanie takiego interesu. Obstawiam, że z 250 maksie, naprawdę w maksie. 100, 150. No, 120, więc. No, tak powiedziałeś, 100 to będzie prawda. No, to mówię, ja przyjadę wtedy za 100, także myślę, że sąsiad zadowolony. Nie, właśnie tak mi taka ciekawostka brała mnie. Ile to tutaj może kosztować? Nie, fajnie. Fajna sprawa, masz wyjechane, że się tak wyrażę. Dobra, tutaj super. Ja sobie już tam wtedy pójdę i to... Ale jak na obrotach dostaję takie... Bardzo fajnie wygląda ten poplon, nie? Mega jestem zadowolony. Kurczę, nie sprzęt, trzeba będzie sprawdzić. Jak... Teraz ja już jak go będę orał, to będzie widać, czy nawet wystarczy, że on był zasiany i wyrósł? To już pokazuje, że jest na więzienie. Tak to właśnie wygląda. Chyba po orce dopiero, nie? Chyba po orce to było. Tak mi się też tak wydaje. No, zobaczymy. Tu wymaga wapna jeszcze akurat. O, no ja całe, ale... no całe będzie wymagało wapna przy okazji. No. Dlatego no mówię, ja na razie sobie orkę. Jest pierwsza faza na wodzu, więc pewnie go biorę za orasz. Ja pewnie... sobie zrobię orkę, zrobię wapno sobie wapno i uprawię to i wtedy siewę. Prawdopodobnie pójdzie tu ta kukurydza, bo chcę tą kukurydzę wreszcie już mieć. Mam rzepak, będzie coś ze zbóż, no to teraz zostaje tylko miejsce na słonecznik lub na kukurydzę. No ja bardzo jej wolałbym kukurydzę z racji tego, żebym swoją kukurydzą karmił świnie. Tak jakoś się patrzyłem, no to akurat będę miał coś oleistego, no to jest albo rzepak, albo słonecznik, jest albo pszenica w jednej z rubryk, albo jęczmień. A tutaj by była kukurydza, jest samotnie, więc ta kukurydza się przyda. No na razie póki co będę kupował te palety, bo też fajnie to wygląda. Jak moim zdaniem można było tak robić, że jak mam jeden miód cały, na początku dawać im właśnie ze sklepu taką zbilansowaną paszę, z racji tego, że no jak ma się młode prosiaki, to się kupuje te prowity, nie prowity. Więc to by akurat tak fajnie wyglądało. A później, jak już są troszkę większe, bym mógł karmić swoimi, tak? Więc jeżeli uda mi się tak ogarnąć w moim chlewiku, żeby to tak działało, no to by było spoko. No, że akurat cały miod jak będzie, to będę mógł na początku pokarmić normalnie paletą, a później wrzucać swoje. Akurat to by wychodziło fajnie, jakby to było, że wiecie, na przykład w zimę zawsze sprzedaję, one rosną, ale one wcześniej dwa więcej niż w sezonie, to powinny dwa razy urosnąć chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, jeśli chodzi o świnie. Więc kurczę, by tak się przydało. O, jeszcze dusić widzę dużo czasu i te nawozy będą po nocy. Najgorsze jest to, że to cały czas pada. Więc no, nie wiem, czy nie zrobimy sobie tak, że pójdę się przespać po prostu. Rano już nie powinno padać i te nawozy sobie będę mógł spokojnie zrobić. Więc myślę, że byłoby naprawdę spoko. Okej. Okay. Jak widzicie, orka naprawdę bardzo fajnie tutaj idzie. Ja właśnie chciałem teraz sprawdzić. Tak, właśnie poplon daje nawiezienie, gdy się go, że się tak powiem, usunie z pola. No, czyli obojętnie co mnie zrobił. Ja teraz zgruberowałem właśnie te poprzeczniaki. Chcę sobie pogruberować, żeby się na odcinku już tutaj mieć przygotowane. No i ładnie to wygląda. I... Ja sobie tu bardziej nie chciałem robić wam orki na całym kawałku, bo dopiero co w poprzednim sezonie żeście oglądali tutaj orkę. Tak akurat się zdarzyło, że wyszło dwa razy w tym samym miejscu. Dlatego też wjechałem tutaj, tak zacząłem, a nie inaczej. Ale poza tym akurat też tu orać pole, które nie wymaga zaorania, no to jest też głupie na przykład. No. Więc po co? Nawet po tym poplonie można przejechać też z gruberem i... ten talerzówką będzie to samo. No, a więc ja sobie to wapno ogarnę. No myślę, że na spokojnie sobie to zrobię. Teraz faktycznie pójdziemy sobie prawdopodobnie spać. Ciekawe, czy w ogóle można tak zasnąć w takiej godzinie jak 18. Weź ty tam u siebie zobacz, jak brzmi. Myślę, że tak, no bo wtedy ustalasz tylko ile chcesz spać. Jo, do której właśnie. No mogę jeszcze znaczy, na przykład... ja sobie się nie wiem, czy będę mógł sprawdzić, bo nie jestem hostem. Ja jeszcze na przykład mogę sobie wyjechać o 6 rano, tak? Jak to na wiosnę jest, że póki jeszcze mrozek gdzieś tam trzyma, nie? Ja mogę, bo mogę wybrać zakres snu. Ile godzin możesz wybrać? Bo 12 albo jest najwięcej, albo 14, nie wiem, zaraz jeszcze raz to co? No. 16. To weź przelicz, jeżeli byśmy chcieli iść spać o... No dobra, byśmy chcieli spać o 6, no to 12 godzin to jest do 6. To 14 godzin gdzieś. No tak, o 8, żeby było rano. Widno, no. 14. Czekajcie. Chcę po prostu zrobić sobie to na równo. Pewnie wyskoczy mi komunikat, czy wyrażam zgodę na to, by sąsiad mógł spać.
na pewno. Kurde, boję się, że te krzaki będą troszeczkę denerwować mnie i za bardzo się worałem. Ale o, będę miał naprawdę fajnie równiutko to zorane. Zaraz muszę to w ogóle zobaczyć, gdzie tego nawozu najwięcej potrzeba, ale prawdopodobnie rzepaki na pewno muszę wjechać. Ale nie, ja sobie dam, mogę i nawet jechać po nocy, ale po prostu chcę, żeby nie było deszczu, wiesz? I nawet mówię, realnie to będzie o wiele wyglądało, jeżeli ja sobie o tej tam 6 rano naprawdę na te nawozy wyruszę. Tylko mam nadzieję, że mrozu już nie będzie. No co będziemy widzieć, jeżeli tak, no to jeszcze na te 2 godziny pójdę sobie spać. Dobra, ja już sobie zjeżdżam, ale nie odczepiam. No to niepotrzebnie też zjeżdżałem, no ale to dobra. Pada deszcz w końcu i w ogóle mam tyle wiatr. Jadę sobie do wiaty, po co mam mi to stać na deszczu. Okej. Nie opuszczam? Czekajcie, zrobi się ziemia? O, nie zrobi opuszczam. Się ta ziemia. Patrzcie, kurde, to moc season daje, nie? Jeżeli się o maszynę tak opuszcza. Musiałbym ją odczepiać, ale to nierealnie by dosyć wyglądało. No i o, jest 18, kto powie, że kurde, jak to normalny idzie tak wcześnie spać. No my. Ją muszę jeszcze wziąć i ten, nie normalnie. I jeszcze tej wody nalać. A to przy okazji też od razu odepniemy sobie ten nasz rembok. Dobra, gdzie by go tutaj wstawić w ogóle? Rembok? No sobie po. Czekajcie, tu mam w ogóle dużo takich drzwi nieobsługiwanych, a czy ja jestem w stanie się tu zmieścić? Ja wyłamię drzwi. Czekajcie, jestem mega ciekawy. Jo, chyba powinienem. Nie, dobra, chyba nie będziemy cudować. Jo, nie będziemy cudować, bo to nierealnie troszkę by wyglądało. Dobra, otwórz masę pierwsze wrota i postawimy go koło warsztatu. Dobra, światełka można już spalić. Światełka w tunelu. No jo, ale jak ja mam wstać tak wcześnie rano i w ogóle, no to też wcześniej wiadomo, muszę się położyć spać. Póki, że tak powiem, rolnik może korzystać w takie... Zaspania. Tak, w zimę. No to powinien, moim zdaniem. Dobra, tu ładnie, pięknie. Zamykamy sobie. Aha, tu już od razu byśmy mogli siewkę sobie szczepić. No tak, to ja sobie już mogę to szczepić, żeby rano to tylko wyruszyć. Zastanawiam się nad obciążnikiem. Raczej nie, bo to, żeby wiecie, już i tak zestaw będzie dosyć obciążony. Okej. Dobra, tu możemy tak zrobić. Tura zostawiam. O, on naprawdę ma kurde szerokie lacze. Jeżeli on mi się gdzieś wtopi, to padnę. Wiem, no wiemy, to jest na pewno, że mocniejszy o wiele bardziej jest ZTS. Już nieraz to sobie próbowałem. Dobra, nawozu trzeba będzie wrzucić. Nie będę się 5 razy przepinał. Więc sobie zrobimy to tak, cyk. Może trochę nierealnie, no ale jakoś muszę sobie poradzić z big bagami. Podejdźmy sobie tu troszeczkę bliżej. Okej, okay, dobra. Ile tu jest? 600 kilo tylko. O kurde, nie wiem, czy nie będę musiał zrobić sobie, że tak powiem, zakupów jakiś na ten sezon, bo obstawiam, że tutaj w tym tak samo będzie mało, bo użone są drugi sezon. No, wiele się nie pomyliłem, 100 parę kilo tylko więcej. Sąsiad, to ty tam w ogóle porabiasz dzisiaj? Ruszasz coś z nawozami, czy nie bardzo? Na razie nie. Dzisiaj nic się nie bawię w to. W tym momencie, znaczy ogólnie porobiłem trochę przy moich oczywiście zwierzątkach. Wyleciałem z tym gruberem, no i teraz wywożę śniegu. O. Zawartość dużą, bo mam te hałdy w niektórych miejscach porobione i chciałbym się tego pozbyć. Kurde, no tak, super. Super, ja to w ogóle zrobiłem, że na deszczu zostawiłem otwartą klapę od nawozu. Także naprawdę. No to myślę, że sucho, na pewno tam sucho. Ja pierdzielę.
Okej, okay, dobra. Zostawimy sobie go tu ładnie. Gasimy światełka i możemy iść. No rana znowu ta sama. Heca, czyli... Idziemy spać. Sprzątanie. Która jest? Godzina jest 18. Tak, no daj to 14. Nie, no chciałem nie, na 6. Nie, a, do 12. No to 12 daj 12. Godzin. Bo ty chciałeś wcześniej... Znów potrzebujesz snu, wyrażam zgodę. Przestało padać. Temperatura. 1 stopień. 0. Minus. 1. Minus 1. No to jest fajne, to jest fajne. Poranek jest naprawdę ładny. O Boże. Cześć. Kurwa, sąsiad naprawdę. Szoku mam troszkę. Rozjedz, rozgniwa. Ale powiem wam, podoba mi się takie coś, że idziemy sobie spać, kurde, tak wstajemy, naprawdę fajnie. Razem jeszcze ty bardziej na twoim podwórku budzę się. O, tu już takie w ogóle petarda, sąsiad. Okej. Okay. Petarda. Dobra. Ja sobie jeszcze zanim wyjedziemy sprawdzę, jak to tam z nawozami na... O, Motorola. Aha, serio? Ja na rzepaku mam full. Czyli zostało mi jechać na tą pszenicę tam. O, pod te góry, ja pier... No, kapie, kur. To ci siny jestem, że mam rzepak ogarnięty. To już w ogóle szok. Dobra, pojedziemy sobie tam. Czekajcie, jak to jest. Dobra, my sobie trochę zwiększymy na pewno dawkę nawozu, bo miałem małą. 350 na hektar, myślę, że spoko. O, sąsiada gdzieś tam widziałem. Gdzie, do kogo wywozisz? Śnieg? Na sąsiada. A, o nie, o nie. Ale się zblokowałem. Dobra. Udało się. Jadymy. Myślałem, że się nie wydostanę. Jadymy tam z tematem. Pojechałbym na ten rzepak tak po prostu, żeby był fajny odcinek, nie? Ale tak kurde. Z drugiej strony. Jechać i rozsiewać na... No prawdzie mógłbym chociaż te sto parę kilo... 100 kilo chociaż sypnąć. Wiecie, na samorozruch. Więc dobra, pojedziemy tutaj. Pokażę wam akurat wszystko i pojedziemy na ten rzepak i tak skończymy tam odcinek, bo to u mnie na wozy to jest chwila moment. Kurde, zobaczymy czy ja dam radę tutaj, jeżeli nie to ja sobie to pole odpuszczę, żeby jego za bardzo nie poryć. Ale miejmy przynajmniej taką nadzieję, że... Że tu będzie gitara. No ciężko ma. To jest pewne, ale nie zakopuje się. Nie zakopuje się, no ziemia jeszcze tak bardzo dusiła, jeden stopień, co to za dnia też ten jeden stopień tam gdzieś był. No, tego mówię, no trochę ten śnieg też jeszcze poleży. Więc to tam luzik. Nawet. Dobra, o jak widzicie tutaj jest naprawdę porządny plac. Jeśli chodzi właśnie o wymarznięcie. Robimy zdjęcie. Wymarznięcie, robimy zdjęcie. Dobra, tutaj sobie... O, tak akurat sobie zajechałem w momencie, gdzie tam mam... Przecież się zastanowić, co ja miałem siać, kurczę. A tego jeżeli też owiec, nie powiem. Jeżeli owiec, to muszę się brać za robotę. No ja, tym, ja u siebie na odcinku teraz będę siał. No nie chciałem wam robić odcinka ściania, bo bym mógł tutaj ten owiec siać, na wprost. O, nareszcie. Co? Nareszcie. Zwierzę. Nareszcie. No i zgadzaj, sąsiad. Ile będę czekał na nowe zwierzątko? A 0,6. Wiesz, że jeżeli ja z tobą coś miałbym zrobić, to tylko 0,7. A, no to byłem blisko. Byłeś blisko, tak. Czyli ty potrzebowałeś 2 miesiące, ja 7 miesięcy. No to dobre. No. Będzie fajnie. Będzie, no. Bo jak macie, ona się łacha, faktycznie tu jest ten po żniwach będzie grubo. Dwie nowe dojdą. Jeszcze ciekawe co? Bo właśnie, u mnie najczęściej dochodzą co? To samice. A u ciebie nie no, wiem. Ciekawe. No ciekawe, bardzo mnie to no, naprawdę aż chce mi się grać, aż chciałbym żniwa robić. Ja już chyba zaraz będę siał wszystko. Dobra, ja już sobie tutaj wracam. Ścieżek nie mam, kurde, bo no, na takich polach no, mógłbym się pobawić te ścieżki, nie wiem. Bawimy się sąsiad w ścieżki, bo to fajnie by wyglądało tu na tej serii. Znaczy tylko wiecie co ja bym ludzie robił, ale... ja bym te ścieżki robił, nie? Ale ja bym sobie robił poza odcinkami. Nie chcę, bo nie mam teraz siewnika, nie chcę mi się go chyba wymieniać, chyba nie mam ze ścieżkami go. No wątpię, żebyśmy mieli ze ścieżkami.
No pewnie, nie, no gdzie? A jeżeli nie, no to ja biorę sobie, wiecie, ładnie poza odcinkiem, na spokojnie, wyliczam sobie, mam GPS-a, robię suchy przejazd ze ścieżkami i robię ścieżki. Bo powiem wam, że ja chyba będę robił takie odcinki, gdzie będziemy albo pryskać, bo sąsiad będzie miał kiedyś opryskiwać, to albo będziemy pryskać, albo będę rozciągać. Czy myślę, że jak będę miał ten opryskiwacz, to wtedy się zacznę bawić. No bo teraz w tym momencie jeszcze go nie mam, a nie wiem, kiedy go będę miał. No to tak trochę bez sensu, moim zdaniem. Nie powiem, na następny sezon ja sobie zrobię takie ścieżki, żeby po prostu były, a były, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I powiecie wtedy, czy jest warto, no bo wiecie, pamiętacie, jak to było, że no troszkę na tych ścieżkach się traciło. No tutaj też dla nas to wszystko liczy się każdy. No i więc albo będziemy siwoboje, a jak no będziemy tylko jeden robić, no to tak trochę 2 na 10. Dobra, ja już po pszenicy, ładnie zrobione, jadę sobie sypnąć na rzepaki i zmieniam na te 100 kilo. I no wiecie, taki rozruchowy, że tak powiem. Bo rzepak na pewno teraz budzi się do życia, więc mu się takie coś przyda jak najbardziej. Więc ciśniemy sobie. No ja myślę, że sąsiadę też się budzę do życia, dopiero przez 44 to rzepaczek. To widzę na oczy. Dobra. Ło, nawet 0% zakupywania się jakiegokolwiek. Pozdro 600 na rejonie. Zobaczymy pod tamtą górę. Jestem mega, mega ciekawy. Prawda jest. Ciekawe, czy ten mod współgra z modem Season i widzi to, że ziemia właśnie taka jest. Jestem ciekawy, czy szkoda, że nie sprawdziliśmy tego, czy w zamarzniętej ziemi mógłby się zakopać. To jest też takie kurde, sobie pomyśleć, nie? No bo tutaj powiem ci, jestem trochę zdziwiony. Rzepak jednak też, ale mi rzepak tu weszło. Trochę słabo. Ładny placek mi wywaliło. Takiej wielkości twojego kombajnu gdzieś. To. O, drugi plac, dwa place mam w rzepaku. Teraz dopiero się pojawiły. A w rzepaku? W rzepaku teraz, no. Jeden mam wielkości twojego kombajnu. Tak piękne. A drugi wielkości zestawu ciągnika gdzieś. No tu jest mały, to widać było, dobra. Tu jest mały, no. A tamten, i tutaj tamten też jest kawałek. Ciekawe, czy na dołku, bo na dołku, no to mówię, jeszcze nie wiem, jak to tam się to zachowuje. Jest też kawałek na dołku. O, trzy place. O, trzy place mam. No, tym, no ale to i tak mimo wszystko, no, ale no, jak na rzepak i tak ładnie to przezimował. Mówię, dopóki nie będziemy mieć ogromne place, takie typowe na całą szerokość pola, to szczerze nie ma się zbytnio czym przejmować. Bo to jest, no trochę tracimy, ale to i tak nie jest źle. Na pewno wiem, że mogą być gorzej. No mogą, no to jest pewne. No a tutaj ten placek taki to tam jest. No tego, ale no jest, no ale jest. Bo wyłączamy sobie wszystko, zobaczymy, jak on się wtedy będzie zachowywał. Myślę, że da podmogę. No i dobra, i tu już widać to, że... jednak skrywany nie. Właśnie wracając do tego... No jeżeli chodzi o... Pabel moją... zakowie się. Czaisz, że na krowie w tym momencie zarabiam 1000. Konkretny 1000. Grubo, nie powiem. Już, to jest już dużo. W tym momencie. Już w tym momencie, a ona ma dopiero rok życia, że się tak wyrażę. No. I niecałe 500 kilo waży. Więc naprawdę, w tym momencie jest ładnie. No, widzimy, na salerach nie dają dużo. Kupiłem te dwie krowy mięsne przed zimą. No. I w trakcie zimy, tak przez całą zimę, udało mi się już zarobić na nich ponad 400. Więc to też jest całkiem spoko. No, moja limuzynka była trochę dłużej. No, to akurat ja. Sąsiad widać, obok też ma rzepak. No jak to się zagali, żeby mnie za tylko było widać. Ciekawe, jak to bardziej wybrać. Ja do stracenia mam, bo patrząc podług tamtego pola, no to wiadomo, tutaj moje jest bardziej takie duże krzywe. Wyciąłem sobie też to drzewko, które tutaj miałem, bo ono totalnie mi tu nie pasowało i pługiem i wszystkim musiałem to mijać. Sąsiad kombajnem to już w ogóle by miał przekichane też. A za rok będę mógł sobie tu na równo już tak w miarę porać, więc też ludzi. 39 tysięcy na koncie. No to nie jest mało, nie spodziewałem się, że tak mi zostanie, no ale też tych plonów miałem do sprzedaży. Cały czas myślę, czy ten oborowy ciągnik jest już kupować, czy też nie. Ale myślę, że to już niebawem się to przyda. No ale teraz głównie będę odkładał pieniążki prawdopodobnie na pole.
żeby jeszcze gdzieś po żniwach, już po żniwach, dokupić sobie pola. Ty sam siad, jak tam właśnie? Powiedz mi. Jeżeli o co pytasz? Wykupujesz pole gdzieś w tym sezonie teraz? Chciałbym kupić, nie wiem jak z tym kredytem, jak tak dalej i tak dalej i tak dalej. No nie wiem, dokładnie. O kurde, 4 place w rzepaku. Chciałbym bardzo kupić pole. Na pewno jedno z tych, co ci opowiadałem nawet. No ale wiesz jak to jest. No nie zawsze te pieniążki, na razie no nie mam pieniędzy, kredytu brać nie będę, bo przez to co się odwala, to no nie wiem, nie chcę ryzykować i w ogóle potem się denerwować. Osobiście wolałbym go teraz spłacić i już mieć to z głowy, żeby mnie to nie bugowało. No ale kredyt jest po to, żeby go brać i no tracić po tej dniówce, by je łamać. Tak? A odcinki są po to, by je kończyć i właśnie, no właśnie tym pięknym akcentem kończymy sobie ten odcineczek. Z góry przepraszam za wczoraj, ale dzisiaj mam nadzieję, że to nadrobiliśmy i naprawdę bardzo fajnie wyszło. No tak. Też się cieszę, mogłem serię singla wreszcie też wrzucić. Jutro prawdopodobnie od zera, jeżeli nic się tam nie pozmienia. Także co, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego odcineczka. Strzałeczka zostawcie, łapkę w górę. Na razie, trzymajcie się, cześć! Hello!